odszedł z uśmiechem na twarzy. Cenniejszym niż złoty pył. Wielu ludzi tym uśmiechem obdarzy, bo to szczodry człowiek był. Spraw miał jeszcze tak wiele. Rodzina, praca i przyjaciele. Młody pies i dwa stare koty. Problemy z trawą i żywopłotem. Ale niespodzianie ten świat stał się nieprawdziwy. Nie znasz dnia i godziny. Nie znasz dnia i godziny. Na pewno tam gdzieś od razu zaczął niebieską trawę podlewać. Wieszać rowery świętych w garażu, bo dobrze wie, jak to robić trzeba. Na pewno też go wezwali do posługi przy najwyższym ołtarzu. Długo na niego tam czekali, aby ich swym uśmiechem obdarzył. I tak niespodzianie ten świat stał się prawdziwy. Nie znasz dnia i godziny. Nie znasz dnia i godziny. Może kiedyś znowu w niedzielę wyskoczymy gdzieś razem na piwo. Abraham poda nam po 5 butelek, by to piwo za szybko się nie skończyło. A potem pojedziemy gdzieś jeszcze dalej. Pożyczymy od świętych ich rowery i znajomością z nim się pochwalę, jeśli mnie tam wpuszczą kiedyś. Jeśli mnie tam wpuszczą, jeśli mnie tam wpuszczą. Nie znasz dnia i godziny. Henio. Tak, to imię Henio. Niektórym tutaj coś mówi.